działko. Silnik, patrzcie! Śmigło, widzicie? I ta rura to jest działko, 130 mm. Zobaczcie przy uderzeniu, co się stało z tym śmigłem. Po prostu... To jeszcze dwa powinny być. Trzaskane. Jest to niesamowite, niesamowita chwila, zobaczcie. Jest działko i jest część silnika, część korpusu samolotu. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to kontynuacja akcji związanej z wydobyciem wraku samolotu Airacobra, który prawdopodobnie został zestrzelony lub rozbity w styczniu 1945 roku w okolicach Kisielic. Natomiast zanim przejdziemy do oglądania filmu, przypomnijmy sobie, co działo się w pierwszym odcinku. Po przybyciu na miejsce poszukiwań odbyła się krótka odprawa, którą przygotował Piotr Blinkiewicz, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Pogranicze. Natomiast później szybko rozbiegliśmy się na pole. Nie minęła dosłownie chwila, a już został namierzony duży sygnał, który skupił naszą uwagę. Podczas eksploracji tego miejsca okazało się, że trafiliśmy konkretnie na miejsce, gdzie rozbił się samolot Airacobra. Świadczyć o tym może odnalezienie przy użyciu wykrywacza metali dziesiątek różnych elementów z kokpitu samolotu. Czas płynął nieubłagalnie, a my penetrowaliśmy coraz to głębsze warstwy ziemi, aż w końcu dokopaliśmy się do większych elementów stalowych. Musieliśmy nagle przerwać akcję, aby wezwać do pomocy ciężki sprzęt. Z pomocą przybyła nam koparka. Pierwszy cały odcinek z wydobycia wraku samolotu Airacobry będziecie mogli obejrzeć, klikając ten link, który wyświetlił się powyżej. Natomiast druga część wydobycia wraku samolotu to są duże emocje, to są duże elementy, to jest coś wspaniałego. Musicie to zobaczyć. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Nadjeżdżają posiłki. Bez koparki nie dalibyśmy sobie rady, żeby dokopać się do stalowych elementów kadłuba samolotu. Bądźcie cały czas z nami, zobaczycie, co uda nam się wyciągnąć w tym miejscu przy pomocy ciężkiego sprzętu. No i zaczynamy drugi etap poszukiwań, czyli wjechał ciężki sprzęt i będziemy rozkopywać miejsce, gdzie spodziewamy się najwięcej elementów samolotu, przepraszam, Airacobra. Tam jest blacha ładna. Wszyscy oczekują z niecierpliwieniem, co odkryje Ziemia, co tutaj może być, jakie elementy tego samolotu kryje ta Ziemia. Na łyżce jest! Chłopaki, na łyżce coś tam jest! Na łyżce! Tu niech to odbierze właśnie, tu miejscu. Ja się nauczyłem od tego pana. Tak, bo tu już jak zahaczyłeś. O, to tak się o! On za dwa elementy złapał. Jakby za jednego, to by może prędzej. A idzie. Ja pierdzielę, jakie to jest duże, to aż tam się. O, jest ten. Poszycie, nie? Poszycie. Dobra, to musimy się teraz podkopać padlami. Akcja cały czas trwa. Jest tutaj jakiś bardzo duży element metalowy. Nawet dwa duże, które się zazębiły. I koparka ma problem, żeby to podhaczyć, żeby to wyciągnąć. Takiego żyrowanych, nie? Nie? No patrz. Spory element. Ale jak to się roztrzaskało, co? Jeszcze takie grube jak... No i to trzeba umyć. Emocji coraz więcej. Prawdopodobnie jest łopata śmigła. Zaraz zobaczymy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Skupienie. Każdy patrzy z zaciekawieniem, czy jest to łopata śmigła. A tymczasem koparka robi swoje. Dobra? Rąka. Uważaj, Krystian, uważaj. A za te dwa elementy jakby zahaczył koparką? Nie, nie da rady. Zejdziemy z bliska zobaczyć, co to może być. Jest szansa, że to łopata śmigła. No bo tutaj żaba w tamtą stronę. Bo w tam to chyba już się kończy, co? Tam już nie ma nic. Tutaj Jarek, no. Odwrócić się i w tą stronę pochodzę. Ej, to jest... Tu jest wimany cały silnik i to jest łomana łopata śmigła. A tam jest cały wał. Pewnie, chłopie. Powiedzcie, to śmigło. W międzyczasie nasza koparka zmienia miejsce. Od tej strony, gdzie stała, już wybrała cały urobek, a wszystkie całe szczątki, cały wrak chodzi po mojej lewej stronie, czyli po przeciwległej, gdzie ciągnik wybierał urobek. Wszyscy chcieli zapomnieć o tym. Ale słuchajcie, to pamiętają tam te czasy. O, płyta pancerna. Jest sygnał, że prawdopodobnie płyta pancerna. Półtora centymetra tego blacha. O, blacha, 1,5 centymetra, no to tak, to pancerny. Panują tutaj niesamowite emocje, ponieważ koparka ściąga kolejne warstwy ziemi, które odkrywają następne elementy samolotu. Widać ewidentnie, że są części z kokpitu, że prawdopodobnie jest skrzydło i mówi się o tym, że głębiej może być silnik. Cały silnik Airacobry. Zobaczcie, jaka to jest siła. Samolot tutaj wcisnął się w ziemię. Dół mamy wykopany na około 2 metry, a dopiero pokazują się te większe elementy. Także jaka to jest siła, jak samolot wali w ziemię i wbija się. Szacuje się, że nawet te części, takie stalowe, mocne wbijają się do głębokości 5 metrów w głąb ziemi. W urobku, który wyrzuca koparka, zbieramy też drobne elementy, które będą nam tworzyły całość i wyobrażenie o tej sytuacji, która tutaj się wydarzyła. Może wyskoczymy. Nie, kurwa! Nie, nie ruszy się! Nie ruszy, to jest cały silnik, to kurwa! Nie da rady! idzie. Chodźmy ten kurwa, bo wiesz, ale ja to sobie droga. O, idzie. Idzie, chodź do tego. Idzie. Jest. Działko jest. Jest działko. Silnik, patrzcie. Śmigło, widzicie? I ta rura to jest działko, 130 mm. Działko, z działkiem, silnik z działkiem. Niesamowite. Niesamowite, cały silnik z działkiem, nie? Jest, mamy to, jest. Tam jeszcze ropa leci chyba. Albo oleje. To podstaw, to jeszcze nie. To jeszcze wleje do tej szwara. Trwa akcja wydobywcza samolotu, który został strącony w okolicach Górynia. Airacobra, zobaczcie, wyciągamy w tej chwili fragment silnika wraz z działkiem, cały korpus, wszystko idzie do góry. Jest to niesamowita chwila, zobaczcie. Jest działko i jest część silnika, część korpusu samolotu. Są niesamowite chwile, jest tabliczka znamionowa, jest działko. Co tam jest? Znaczy mamy część, a druga część jest tam głębiej w dole, gdzie chłopacy dokopują się, zobaczcie. No, są jakieś jest jakaś tabliczka znamionowa, albo to były namalowane farby. Nie, jest, zobaczcie. Coś się pokazuje. Jest, są jakieś numery. Tutaj jest, patrz. Jest. To jest bata. Jest to część silnika, jest tu zębatka, która napędzała cały wirnik. Silnik ten miał 3 skrzydła, jedno, drugie i pod spodem trzecie. Jest szansa, że wyciągniemy je też z ziemi. No tylko tak przegarnijmy to co z wierzchu. A tymczasem... Co tam na dole jest to? Tam jest śmigło, pod Krystianami Krystianogami, tak. Wał napędowy, czyli kolejny element silnika, jakaś rama i jakieś większe elementy. Uwaga, co to? Nie wiemy jeszcze. Też element jakiegoś wału prawdopodobnie napędowego. To już będą osoby, które się znają i interpretowały. Krzyczą chłopacy, że część podwozia. To jeszcze półka powinno być. Z amerykańskim powietrzem. Co mamy? Uwaga! Śmigło! Młoda gwardia mamy na stadii teraz. Ale ją zwalone. Jest? Zobaczcie przy uderzeniu co się stało z tym śmigłem. Po prostu to jeszcze dwa powinny być. Strzaskane. Jeszcze mamy jedno, jeszcze dwa śmigła powinny być. Roztrzaskane. Zobaczcie. No mówiłem mi to. Ej, no to ta zębatka to była od tego śmigła. Tak. Uwaga tam. Ale to nie jest to będzie tam drugie jeszcze będzie. Może zaliczymy śmigło. Przeniesiemy je w miejsce, gdzie wszystko jest. Co jest? 32, nie? Tak. Łuska, zobaczcie, od tego działka, który pokazywałem wam wcześniej. 32 mm. A tymczasem już mamy tyle fragmentów tego samolotu. Robi się ich tutaj coraz więcej. Zobaczcie, ile setki drobnych fragmentów, jak przyrżnął samolot w ziemię, rozbił się na takie małe fragmenty, dodatkowo jego pożar zrobił swoje. Jest i skrzydło Szukamy dalej kolejnych dwóch skrzydeł. Idziemy do dołu szukać. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jaka tu jest akcja? Cały samolot. Jest kolejna łuska. Dokopujemy się głębiej, już jesteśmy ponad 2 metry w ziemi. Jeszcze wychodzą części od tego samolotu, czyli ta teoria, która mówiła o tym, że prawdopodobnie nawet do 5 metrów w głąb ziemi wbił się ten samolot, zaczyna nam się pomału potwierdzać. Krystian, pokaż ten... Pokaż, śmigło na 100%. Śmigło? Trzecie. Padalicza, ja się chcę zrobić. Robimy jeszcze sprawdzenie innych miejsc. W międzyczasie już tutaj zakopujemy też ten dół, gdzie odbywały się główne prace. Natomiast mamy tu jeszcze kilka takich sygnałów, które będziemy weryfikować. Zapewne jak samolot uderzył w skarpę, to część tych elementów rozprysła się tutaj na boki, stąd też odległości nawet do kilkunastu metrów od tego głównego punktu, gdzie prowadziliśmy poszukiwania, też są sygnały. Także będziemy też tutaj robić różne próby. Są zdobycze, które udało nam się wykopać i też już wysnuć pewne teorie odnośnie z której strony przyleciał samolot, nadleciał samolot. Generalnie wszystko wskazuje, że nadleciał z kierunku północnego. Bicie, sposób w jaki wbite było to działko w ziemię, sugeruje nam, że z tamtej strony nadleciał po prostu, wbił się tutaj na 2 metry, można powiedzieć, tutaj w dół. To się zgadzało tutaj, arka czerwona od kierunku Biskupca wzdłuż szosy Biskupy z 1000 Strzałów. No i zapewne wezwane zostało tutaj lotnictwo jako wsparcie. No i jeden z samolotów schodził w taki oto sposób. A w międzyczasie tutaj sprawdzamy kolejne sygnały oddalone od głównego centrum naszych wykopalisk. Weryfikujemy jeszcze każdy sygnał, ponieważ każdy sygnał, można powiedzieć, jest na wagę elementu z Airacobry. I to najważniejsze, że nie odpuszczamy, że kopiemy do samego końca. Podnoże było golenie, miało zastrzały takie blokujące i to by pasowało. Do zastrzałów blokujących, nie? Że jak się rozkładało, podwozie wychodziło, to się z tego zaskakiwało, żeby się nie schowało po prostu. Jak na wózce nie przewiedziesz tego? Żeby to tam było dobrze pierdyknąć i wtedy stamtąd to już można i samochodem podjechać. Płyta pancerna. No to z tyłu. Znaczy, nie wiem czy to jest to, ale on miał płytę pancerną za plecami i taką... osłonową od tyłu, to też jest. O, ale to jest dość gruby element. Tak, to musiało być gruby, to płyta koncerna, nie? Tak. No ile to jest? 1,5 centymetra, tak? 1,5 centymetra, tak, 1,5. No i tu jest następny element, tylko jak się to złożyć w całość. Jakoś te puzzle. No to jest na pewno pancerz, no bo to samolot nie miał takich grubych tej, nie? Tak. Karoserii, o! No, to tylko mogło być opancerzenie kabiny. Lepiej będzie widać oczyszczenie, wystarczy to zmyć wodą, to później... Tak, jeśli to będzie wodą czystą, to by inaczej wyglądało, nie? No to najwyżej 2 kursy zrobię, nie? A słuchajcie, ten sygnał, co odpuszczamy? No ja nie wiem, to długnijmy chyba, co jest, że do łyżki chociaż. Mogliście na bieżąco razem z nami uczestniczyć w pracach, które skierowane były na wydobyciu wraku samolotu, który rozbił się tutaj w styczniu 1945 roku. W jakich okolicznościach doszło do tego, na tą chwilę nie umiemy odpowiedzieć. Natomiast jedno jest pewne, po wyciągniętych elementach i części silnika możemy powiedzieć, że na pewno to był samolot Airacobra. Akcja zakończona sukcesem. Każdy zadowolony i szczęśliwy. ale też i głodny. Po tym wszystkim zaraz będziemy sobie robić grilla i pić kawę. Co kuchnia serwuje? Fasolka po brytońsku, karkubeczka, boczek, kiełbaska. Dla każdego coś dobrego. Dojechała do nas Hania. Tak na Hania na poszukiwaniach to do kopania Cię nie było, ale jak grill to Ty pierwsza. Nie, bo ja się tu bawić. Przyjechałaś się tu bawić? Nie. A co? Chciałam z mamą, bo tu jak w lesie to można się bawić rycerzu. Rycerza. Ja się właśnie bawię. A śmieci? Masz jakiś worek? Och, to apetycznie wszystko wygląda. Tu nawet nie zostanie. Kaczki zostaną też wylizane. Taki był wydatek energetyczny na polu i takie emocje. Jakbym ja była w samochodzie, to bym się nie chciało. A żołądek zaciśnie. Weź Robert, daj to tu. Trwa jeszcze przegląd wszystkich znalezionych elementów samolotu. No jest ich ile? Kilka tysięcy pewnie, co? No podejrzewam, że jest. Takie lotnicze puzzle małe. Ale są też i większe części tutaj. No chyba wisienka na torcie. Lotnicze puzzle. Tu jest jedno śmigiełko, rozerwane co prawda, ale jest jedna łopata. No a te części, te jaśniejsze, to są znalezione właśnie tutaj. Po raz pierwszy jak namierzaliśmy to miejsce z nadzieją, że jest to P11. Że nie jest to P11, to już teraz wiemy na 100%. Airacobra, która tutaj w styczniu 45 spadła. Co, zawołamy wszystkich, zrobimy sobie fotkę jakąś, nie? Jarku, odjedziesz trochę? Mhm. Na tle tych części, nie? Nie, zobaczcie. Poszukiwania dobiegły ku końcowi, natomiast to nie jest koniec przygody związanej z wrakiem samolotu Airacobra. Musimy wrócić na pole i wyzbierać resztę sygnałów, które wskazywały nam wykrywacze metali. Natomiast członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Pogranicze zajmą się archiwaliami i spróbują zweryfikować dokumenty i dotrzeć do informacji, w jaki sposób czy w jaki sposób doszło do rozbicia samolotu. Czy on został zestrzelony, czy z jakichś innych przyczyn po prostu musiał awaryjnie lądować i rozbił się. Ja ze swojej strony chciałem podziękować członkom stowarzyszenia na czele z prezesem Piotrem Blinkiewiczem za to, że zostaliśmy przez Was zaproszeni, że mogliśmy brać udział w tak bardzo ciekawym wydarzeniu. Dziękuję również za pyszny poczęstunek, za kawkę i za wspólnie mile spędzony czas. Dziękuję Wam również za to, że oglądaliście ten filmik. Jeżeli możecie, to zasubskrybujcie kanał, postawcie lajka, jak Wam się podobał film i napiszcie jakiś komentarz taktyczny. Serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.